Hej, sexy lady! Najpierw sobie taki potato. Teraz wyglądam jak dziwna zakonnica. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Witam was w kolejnym odcinku Halloweenowym 2024. Jestem podekscytowana, bo dzisiaj będzie przerażająca charakteryzacja i jak wiecie, ja kocham takie, więc im gorzej wyglądam, tym lepiej dla mnie na Halloween, więc super. Oczywiście jak zwykle będę odtwarzała tą charakteryzację w taki sposób, żebyście wy mogli też to odtworzyć sobie w domu, więc raczej po taniości i raczej prosto. Jedyną rzecz, którą będziecie musieli kupić, jeżeli będziecie chcieli to odtworzyć, to mleczko lateksowe i to jest jakby jedyna taka profesjonalna rzecz, ale nie musicie kupować z Krylanu, bo to akurat jest droższe, ale inne sklepy też mają mleczka lateksowe i to spokojnie wam wystarczy. Krokiem numer jeden będzie dla mnie zablokowanie brwi, a więc najpierw sobie... Świetnie! Pierwszy upadek. Akurat mi się kończy klej, widzę. Używam sobie tutaj kleju szkolnego, takiego nietoksycznego, żeby właśnie przykleić sobie brew. Tym razem kleję brwi nie po to, żeby je przykleić i potem na tym malować, tylko żeby je zabezpieczyć przed lateksem. Więc tutaj bardzo ważne jest, żeby przykryć wszystkie włoski na pewno, bo lateks wyrwie wam włosy. To jest zawsze taka wielka niewiadoma, jak robicie charakteryzację na brwiach. Więc ja sobie teraz jeszcze zgarnę tutaj szpatułką taką grubszą warstwę tego kleju i po prostu nałożę bezpośrednio taką konkretną warstewkę. I w tej charakteryzacji akurat jest tak, że nie ma czegoś takiego jak za dużo kleju na brwi, bo czasami, jeżeli to musi być super gładka powierzchnia, na której już nic nie będzie dawać, tylko będzie po prostu malować, no to musi być to ładnie i równo zrobione. A tutaj najważniejsze jest to, żeby po prostu dobrze zabezpieczyć brwi, czyli po prostu możecie sobie nawalić tego kleju więcej, nie musi być równy, ważne, żeby właśnie każdy ten włosek był przykryty klejem i żeby była jakaś taka warstwa oddzielająca. I teraz, kiedy brwi sobie wysychają, bo jak widzicie, nałożyłam sporą ilość tego kleju, to zdejmę sobie kolczyk, dlatego że potem będzie mi przeszkadzał. I teraz, jak mi wyschły brwi, możemy przejść do kolejnego kroku, czyli do prostetyków, czyli jakby do tych wystających części. Ogólnie, jeżeli nie chce się wam w to bawić, to możecie po prostu jakby tylko pomalować twarz, ale ja uważam, że to doda naprawdę dużo, dlatego że ta twarz wtedy się zrobi taka creepy, bardziej kanciasta, bo ja na przykład nie mam takiej wystającej brody albo takich mocnych policzków i ja po prostu będę wyglądała trochę jak taki potato, więc nie do końca zadziała. I ja tak jak mówiłam na początku, będę tego używała mleczka lateksowego i uwaga, dobrej, sprawdzonej waty. Więc tutaj będę robiła wystające elementy na brodzie, na nosie, na policzkach i właśnie tutaj jeszcze na oczach. On nie ma jakoś super wystającej tej brody, w sensie ona nie jest jakaś taka wielka, ale jest taka bardzo mocno wyrzeźbiona, więc użyję sobie do tego waty. Wezmę sobie taki po prostu jeden kawałek waty i ogólnie najlepiej to robić na części, czyli po trochu, więc sobie odmierzam mniej więcej, ile tutaj ja będę miała brody. No to jest mniej więcej taka moja wielkość brody. Teraz wylewam sobie ten lateks, żeby łatwo było mi go pobierać. I do tego użyję takiej taniej gąbeczki lateksowej. Tutaj nie ma co używać jakichś beauty blenderów, a nic takiego, dlatego że wszystko w kontakcie z lateksem wam się popsuje, więc jak użycie jakiegoś pędzelka, właśnie gąbeczki, to ona potem jest do wyrzucenia. Ja tutaj mam taką połówkę trójkącika, takich wiecie, najtańszej, po prostu najtańszej gąbki. I właśnie zaczynam od brody i sobie tutaj pokryję tą część, która będzie połączona z lateksem. I odpalam sobie zdjęcie, żeby właśnie patrzeć, jaką on ma brodę. I dam sobie na to taką jedną warstewkę tej waty. I teraz to pokryję lateksem. Możecie też użyć palców, bo wtedy się trochę mniej przykleja. Ogólnie lateks jest świetny właśnie do tworzenia takich wystających elementów na twarzy, które są też bardzo odporne na jakieś takie, wiecie, dotykanie i tak dalej. Bo na przykład jak robicie takie wystające elementy z plasteliny, tej charakteryzatorskiej, to niestety ona jest bardzo delikatna. I najlepiej też ją potem zalateksować, żeby się zrobiła taka warstewka. I tutaj damy sobie jeszcze odrobinę waty, żeby tak bardziej połączyć tą krawędź. Chodzi o to, żeby to się tak ładnie wtopiło w skórę. I teraz wezmę sobie taką szpatułkę i spróbuję zrobić tą przedzieloną brodę. Tylko dopóki ta wata jest mokra, to możecie coś z nią robić i nadawać jej kształt, a potem jak już wyschnie, no to zostaje taka jak... takie, jak ją uformowaliście. Teraz, jeżeli chcecie jeszcze bardziej wygładzić krawędzie, to po prostu już tylko palcem z mleczkiem lateksowym możecie sobie przejechać. Bo wiadomo, że wata nie jest idealnie gładka, więc tutaj zawsze będą jakieś takie delikatne nierówności. Teraz mogę w takim razie zrobić policzki. I tutaj jest taka sama zasada. Odmierzam sobie
ile tam potrzebuję waty. Lepiej to jest robić na parę razy niż za dużo, bo potem będzie ciężko to zmienić. To ja mam po prostu taką bardzo wystającą jakby tą kość jarzmową, taką dosyć opuszczoną w ogóle dziwnie. I ogólnie jeżeli chodzi o taką grubość waty i lateksu, to to niestety schnie trochę długo, ale przez to, że ta charakteryzacja jest taka, że i tak mamy po prostu wszystko na biało, to powinno być ok i nie powinno sprawiać kłopotów. Jak są charakteryzacje, gdzie musi być jakiś na przykład cielisty kolor, taki kolor skóry, no to wtedy trochę czasu trzeba poczekać, żeby to wyschło. Tutaj ogólnie jest to dosyć trudne, dlatego że ten lateks bardzo szybko się przykleja wszędzie, więc musicie na pewno mieć pewność, że ten palec jest pokryty grubą warstwą lateksu, tak żeby był na pewno mokry, bo lateks wysycha bardzo szybko, jak jest taka cienka warstwa na palcu i po prostu nagle wszystko zaczyna się do niego kleić. Więc tutaj też pamiętajcie, żeby sobie nie pochlapać ubrania, więc lepiej założyć coś, co nie jest waszą ulubioną bluzką. Jak lateks zaczyna wysychać, to jak widzicie, zaczyna się robić trochę bardziej żółty, więc to też oznacza, że już sobie podsycha. Tutaj właśnie największym wyzwaniem jest zrobić to tak równo, w sensie, żeby to było na płasko, bo po prostu lateks jest dosyć wymagający. Staram się tak modelować tą watę, żeby nie było dziur i jakichś krawędzi, ale wiadomo, że zawsze coś tam gdzieś może się wydarzyć. Więc teraz mamy jeszcze nos. I tutaj będzie poważniejsza sprawa, bo będzie musiał trochę bardziej wystawać, więc będzie trochę więcej waty. On jest wystający głównie tutaj jakby na samym końcu. Nie jest jakoś super poszerzony na brzegach, ale i tak tutaj sobie coś dodam. Więc postaram się tak jakby dokleić sobie rzeczywiście sam czubek i potem doklejać jeszcze do tego kolejne warstwy. Po prostu zamoczyłam tą watę w lateksie, żeby się przykleiła. I ten nos tak mu schodzi bardzo do dołu. To jest jakby pomieszanie wiedźmy i klauna w jednym. Tutaj sobie pokrywam dosyć dużą ilością tego lateksu, żeby właśnie nos się zrobił bardziej plastyczny. Jeszcze na pewno dołożę sobie tutaj na mostek nosa, ale próbuję na razie tą końcówkę zrobić taką, żeby była dobrą bazą. Dobra, więc teraz muszę sobie nadbudować resztę, żeby też nie było widać dziur. Tak, żeby te brzegi i wszystko się ze sobą połączyły. Zabawa z lateksem jest trochę messy i jest też śmierdząca, ale jak już się to ogarnie, to zdecydowanie warto. W ten sposób właśnie lateksem i watą możecie też sobie zrobić na przykład nos czarownicy, jeżeli nie chcecie kupować takiego do doklejania. I ogólnie jak widzicie, te wszystkie charakteryzacje na TikToku, to zawsze tak krótko trwa, a tak naprawdę my siedzimy przy tym przez jakieś 3, 4, 5 albo i 6 godzin. W zależności od charakteryzacji. Zastanawiam się, ile będzie trwała ta, ale to nie powinno chyba trwać więcej niż 5 godzin. I teraz zostało zrobić to samo, tylko z brwiami, więc jeszcze, mimo tego, że mam klej, nałożę sobie taką bardzo cienką warstwę wazeliny, żeby jeszcze utrudnić tutaj przyczepienie się lateksowi do brwi. Tak wiecie, na wszelki wypadek. I teraz tutaj, jeżeli chodzi o jego brwi, to tak naprawdę głównie jest to kwestia takiego obniżenia łuku brwiowego i zrobienia go tak zupełnie na płasko. Więc tutaj wydaje mi się, że będzie dosyć łatwo, żeby wykorzystać jakby jeden kawałek waty i po prostu mniej więcej umieścić to w ten sposób. Od razu sobie zamoczyłam tą watę w lateksie, żeby ją zrobić bardziej właśnie plastyczną. I przyczepię ją tu. Znowu powtarzam to samo, czyli dużo lateksu na palec. Sobie teraz trzeba uważać, żeby sobie nie nakapać do oka, ani na rzęsy. Używam szpatułki, żeby sobie wygładzić w stronę czoła i bardziej precyzyjnie tutaj przy rzęsach. Bo przez to, że mam takie długie paznokcie, to po prostu one są całe w lateksie i boję się, żebym sobie rzęsy właśnie przykleiła, więc lepiej to zrobić szpatułką. Ten proces trochę trwa i wymaga jakby cierpliwości mimo wszystko, ale za to właśnie on robi robotę, jeżeli chodzi o te wystające elementy. Tutaj staram się robić tak, żeby te dwie brwi były do siebie podobne, ale wiadomo, że jeżeli robi się z dwóch części osobno, no to zawsze będą jakieś nierówności, ale też nie zamierzam się tym jakoś super przejmować. Najważniejsze, żeby nie skleić sobie rzęs i żeby moje brwi zostały na miejscu. Więc muszę teraz poczekać, aż to sobie trochę mocniej podeschnie, bo jeszcze nic nie mogę na tym robić, ale jeszcze na pewno pokryję sobie nos dodatkową warstwą, bo on jest taki
trochę nierówny. Więc tutaj jeszcze sobie właśnie te wszystkie krawędzie tak próbuję wygładzić, żeby wszystko do siebie dochodziło i się ładnie wtapiało. Teraz to już sobie podeszło, jak widzicie, wszystko jest takie bardzo śliskie i jak w to pukam, to nic się nie przykleja, nic się nie odkształca. Nie wyschło tak do samego końca, aż do skóry, ale to nie ma znaczenia, dlatego że już będzie można malować i robić resztę rzeczy i to sobie będzie po prostu dosychać samo. Teraz mam gotową bazę pod creepera. Zwykle przebranie zakładam na sam koniec, ale przez to, że tutaj będę malować twarz, to jeżeli założę kostium, to po prostu to wszystko może mi się zmazać, więc zrobię to teraz. I tutaj, jeżeli chodzi o to przebranie, to to jest tak naprawdę moim zdaniem pomieszanie zakonnicy i klauna. Najłatwiej i najtaniej zrobić to z białej koszulki, z białego t-shirta, którego wam nie szkoda, który jest stary, cokolwiek, w każdym razie biały t-shirt. I najważniejsze jest, żeby miał na tyle szeroki rękaw, żebyście mogli przełożyć przez niego głowę, a w zasadzie bardziej twarz. Jeżeli nie macie t-shirta, który ma tak szeroki rękawek, to możecie jakby użyć kołnierzyka, czyli jakby włożyć głowę w ten kołnierzyk. I jeżeli będzie za duży, zawsze możecie sobie spiąć, coś tam dorobić, ale na szczęście w tej koszulce jestem w stanie się zmieścić. To powinno wam zrobić całą robotę, a kosztuje dosłownie nic, jeżeli już i tak macie taki t-shirt, a jeżeli go nie macie, to oczywiście wiadomo, zawsze można pójść do lupa. Teraz oczywiście postaram się tego nie rozwalić, chociaż przez to, że ten lateks już zasechł, no to już... powinno być okej. Nos. Mam taki długi nos, że mi dosłownie o nos zahaczyło. Hej, sexy lady! Alright. Więc jak widzicie, sprawa prosta. Jedyne, co muszę zrobić, to tak sobie właśnie ustawić, jakby to miało być. Teraz wyglądam jak dziwna zakonnica. Taka na zasadzie, hej, co to za zakon? Dobra. Spokojnie, bo mi się odklei twarz. Dobra, więc jak on to ma? On ma tutaj to dosyć szeroko. Podkleję to lateksem. I ja sobie podkleję tą koszulkę, żeby ona mi się lepiej trzymała tutaj włosów i boków. Zrobię to na mastix. Pokryję sobie tutaj krawędzie, bo na szczęście mastix się zmywa z włosów, więc to jest o tyle dobrze. Chcę, żeby to było jak najlepiej naciągnięte i tak właśnie przyczepione. I takiej dziwnej charakteryzacji chyba jeszcze nie miałam, w sensie, bo to jest takie dziwne pomieszanie paru różnych rzeczy. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. No i jest koszulka przyczepiona mastixem do twarzy. Da się. I możemy lecieć do malowania. On jest po prostu cały na biało. I możecie użyć dwóch rodzajów farb. Jeden rodzaj to jest farba wodna. Ja tutaj mam farbę z kriolanu. I ona jest właśnie idealna do klaunów i takich innych rzeczy, bo jest po prostu dużą powierzchnią farby. I ja lubię farby wodne przez to, że one się łatwo nakładają i długo trzymają. Po prostu one się nie rozmazują. Nie ścierają, tylko zostają na twarzy. Ale mam też na przykład taką farbkę kremową i ona też zastyga, a ma mocniejsze krycie. Więc w zależności od tego, co wy macie, możecie użyć różnych rzeczy. Ja zacznę sobie od tej farbki wodnej i tam, gdzie będę potrzebowała większego krycia, to dodam farbki w kremie. I tutaj zasada jest prosta, bo żeby aktywować tą farbkę, wystarczy woda, więc albo możecie mieć gdzieś pojemniczek z wodą, albo możecie mieć po prostu mokrą gąbkę i tyle. Nakładamy. Jeszcze teraz ogarnęłam, że on nie jest cały biały, tylko ma te czarne elementy, więc ja może sobie najpierw zaznaczę kredką, żeby też nie malować całej twarzy bez sensu. Czyli na pewno ma tutaj zaznaczone w oku oka, plus takie zejście na dół. Tutaj tak samo. No i tu ma takie creepy, że jak się uśmiecha, to mu idzie dokładnie w to załamanie. I tu tak naprawdę. Czyli ja sobie po prostu śledzę mój uśmiech. Ej, jest to mega creepy. Więc tutaj mamy taki mapping i teraz mogę lecieć już z białą farbą na spokojnie. I tutaj tak naprawdę jakbyście się uparli, to i możecie to zrobić białą kredką do twarzy, taką na przykład dużą z NYXa, albo białym cieniem, jeżeli macie jakiś dobry kryjący, po prostu dać na bardzo jasny podkład taką bazę.
I teraz przerzucę się na tą farbkę, żeby zrobić sobie detale i jakby wzmocnić krycie w niektórych miejscach. I tutaj niestety jak jest cała twarz do pomalowania, to jest o tyle problem, że jakby trochę to trwa. Więc tutaj ważne jest, żeby w te wszystkie krawędzie, gdzieś tam załamania pod spodem, żeby to wszystko tutaj pokryć farbą. Teraz biorę sobie mniejszy pędzelek i tutaj bardziej precyzyjnie jeszcze wchodzę przy oczach, tak żeby pokryć to na 100% i żeby jakby jeszcze bardziej wyrównać ten kolor. Więc teraz po prostu sobie tak przyklepuję już trochę większym detalem. Chcę zrobić tak, żeby to już było tak, wiecie, na tip-top. To jest takie zabawne, bo się czuję jak biała wersja tego ziomeczka z Minionków. Tylko jeszcze, w zasadzie on jakby się przebrał na Halloween, to mógłby tak wyglądać. Bo to jest jakby jego nos, kocham ten nos. Przez to, że on jest creepolem, to nie musi być tak super, super równe. No ale chcę, żeby ten kolor był w miarę biały. Muszę sobie pokryć nos dookoła, ale nie zamalowuję dziurek, dlatego że będę je pokrywać czarną farbą. Bo zauważam, że on ma też takie powiększone właśnie te dziurki od nosa. Dobra, kiedy ten biały jest w miarę równy, to poczekam troszeczkę, żeby to zaschło. I w tym czasie jeszcze raz się z siebie pośmieję, jak wyglądam. To jest jedna ze śmieszniejszych charakteryzacji, chociaż ma być też z drugiej strony creepy. Zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie. Mam nadzieję, że jednak będzie creepy. Więc przechodzę do czarnego. I tutaj użyję sobie też czarnej farbki od NYXa. Wezmę sobie taki syntetyczny pędzelek. Najpierw zrobię usta i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Ja w ogóle uważam, że ten powiększony uśmiech klauna to jest jedna z bardziej przerażających rzeczy. Ktoś, kto to wymyślił. Wow. Bo chyba oryginalnie właśnie te usta były powiększone po to, żeby je, wiadomo, było widać z dalszej odległości. Jak to było gdzieś w cyrku. Albo na scenie, w teatrze. Ej, czuję się trochę jak ta zakonnica, bo ja robiłam kiedyś charakteryzację walaka i właśnie miała dokładnie ten sam strój i właśnie też był czarny i biały. Teraz jeszcze sobie wezmę czarną kredkę i tutaj właśnie powiększę te dziurki od nosa, bo ja widzę, że on ma tak mocno duże. Żeby takie, wiecie, były trochę bardziej znowu creepy. I teraz już przejdę do oczu. On tutaj ma tak bardzo mocno odcięte od właśnie tego łuku brwiowego. Sobie na razie zamaluję tutaj powieki i poczekam, aż to wyschnie, żeby malować dalej. I tutaj spróbuję namalować jego kształt oka. On ma takie dosyć podłużne. Teraz wezmę sobie bardziej precyzyjny pędzelek i znowu tą samą czarną farbę. Fajnie, bo już zaczynam wyglądać coraz bardziej creepy. I uwaga, na środku oka muszę mieć gdzieś tu kreskę. I potem gdzieś tu. Więc sobie na razie zaznaczam. To samo tutaj. I gdzieś tu. Się muszę trochę skupić, żeby spróbować to zrobić jak najbardziej równo, bo o dziwo, mimo tego, że on jest klaunem, to akurat te rzeczy przy oczach ma zrobione bardzo równo i bardzo dokładnie. I aż jest to takie dziwne, bo zwykle te creepy klauny jednak są takie trochę bardziej rozmazane, a on rozmazany ma w zasadzie tylko usta, a reszta jest taka bardzo dokładna. Więc teraz, żeby dokończyć detal, przerzucę się jeszcze na eyeliner i właśnie zrobię takie ostre tutaj krawędzie. No dobra. Jest creepy i jest w miarę równo, więc to mi się podoba. Wiecie, to jest równo typu jak grzelak równo, czyli na oko równo. Tutaj nie będę zamalowywać linii wodnej, dlatego że zauważyłam na zdjęciach, że on właśnie ma taką jasną. Tak jak wiecie, tak jak on by się sam pomalował i sobie nie domalował. Więc to zostawię, może nawet daje bardziej creepy efekt, taki, że on jest nadal ludzki mimo wszystko. Jeszcze wezmę sobie czarny cień, przyklepię nim trochę tą farbę, żeby się lepiej trzymała. Teraz, jeżeli chodzi o czarną farbę, zostały mi jeszcze tylko brwi. Tego się oczywiście najbardziej boję, no bo jakby mam całe białe czoło, jak to zwalę, to będzie problem. Więc zobaczmy jeszcze raz, jakie on ma brwi i zrobię sobie najpierw takie linie pomocnicze kredką. Załóżmy, że wezmę sobie taką, bo ona zostawia trochę śladu, ale nie jest jakoś super ciemna, więc dam radę to naprawić. Czyli w zasadzie zaczynał się wbrew to gdzieś tu i dochodzi tu. I to jest taki chamski łuk, typu, że dosłownie powinno się kończyć tu. Jak mi się to uda zrobić prosto, to jestem się dumna.
Ono skupienie. Ej, dobra, nie najgorzej, nie najgorzej. Aga, jest okej. Okay. Ej, dobra, to jest chyba całkiem równo, słuchajcie. Jeszcze raz zobaczę sobie teraz w kamerze. No nie, najgorzej. Wydaje mi się, że to będzie działało. To teraz znowu biorę eyeliner i już teraz śledzę to, co zrobiłam i oby mi się ręka nie omsknęła. Ja to będę robiła, słuchajcie, 2 godziny. Ale myślę, że chyba wezmę sobie tą farbkę jednak, bo ta brew musi być trochę grubsza. A few hours later. Teraz została mi jeszcze jedna rzecz. On ma taką kropkę na nosie. Jako taki, wiecie, jak symbol klauna, że klauny zawsze mają okrągły nos, to mu zrobili tylko kropkę. I to jest mega dziwne, ale zrobię to. Najgorsze jest w ogóle robienie kropek, słuchajcie, bo to może tak krzywo wyjść i wszystko zepsuć. Jeszcze trochę większa. I teraz w teorii Terrifier jakby jest w tej wersji, prawda? Jak sobie tam założę jeszcze kostium, to już będzie, jeżeli chodzi o sam make-up, skończony. Ale chciałabym tak dodać odrobinkę krwi, bo jednak Terrifier jest przerażający. No i oczywiście jeszcze muszę pobrudzić zęby, bo jego główny taki creepy look to są zęby. Więc najpierw sobie zrobię krew. Wezmę moją super krew ze Stanów. Blood FX Fresh Drying Number 1 Premium Hollywood. Próbuję sobie to dać na paznokieć. I tak sobie... Poleciało też na bluzkę, ale ogólnie jest okej. Naprawimy to. Teraz wezmę sobie jeszcze taką gąbeczkę, żeby porobić takie jakby stemplowania. To jakby ta krew nie jest konieczna, ale ja stwierdziłam, że mi to bardzo fajnie zrobi. Ja lubię sztuczną krew na Halloween. Okej, okay, to jest jedyny czas, kiedy można sobie pobrudzić twarz sztuczną krwią i to jest okej. Okay. I teraz jeżeli chodzi o zęby, to możecie je pobrudzić w sposób albo naturalny, typu, że możecie się napić czegoś takiego, typu jakaś bardzo mocna herbata zmieszana z kawą, to tak sobie rozwalić w ustach, tylko to się nie będzie długo trzymało, to będzie bardziej na zdjęciach. Ale jeżeli chcecie, żeby coś się trzymało mocniej, to możecie użyć tłustych farbek do ciała, albo ewentualnie chcecie się rzucić do takich specjalnych właśnie lakierów do zębów i one wtedy się trzymają całą noc. Są też takie farbki aktywowane alkoholem i one po prostu spsikujecie alkoholem i jakby sobie malujecie zęby. Natomiast ja nie chcę sobie barwić zębów na tak długo, więc użyję tłustych farbek. Tylko zasada jest taka, że musicie najpierw sobie jakby wysuszyć zęby, no bo tłusta farbka się nie będzie trzymała na niczym mokrym, więc przyjadę sobie, także trochę suszyć zęby. Więc ja sobie korzystam z tych farbek i sobie dodać halce. Oczywiście potem trzeba umyć zęby. Ale ogólnie robi to robotę. Trochę się to będzie zjadało w trakcie, ale jest okej. Jak malujecie zęby farbkami, czyli do zębów, to też trzeba zuszyć, więc jest to trochę długi proces. Zęby są, krew jest. Teraz czas dokończyć moje przebranie, bo na razie wiem, że cały czas wyglądam jak zakonnica, ale tą koszulkę w zasadzie sobie biorę do tyłu i mam tutaj krezę, która ogólnie jest biała, ale przyszyłyśmy do tego taką czarną wstążkę tutaj i tutaj, żeby to wyglądało bardziej jak z tego klauna, a nie po prostu jak z zakonnica albo coś takiego. Jak sobie kupicie strój albo na przykład możecie sobie wypożyczyć, to po prostu wystarczy zrobić to w ten sposób. Zakładam to tu na szyję. I podpinam. Także to było wszystko ładnie ze sobą ściśnięte. I ostatnia rzecz to jest kapelusik. Żeby było jeszcze bardziej creepy. I mam tutaj taki przypinany w teorii na spinkę, ale nie wiem, czy to da się jakoś tutaj zorganizować, żeby to się wpięło. Ale spróbujmy. O, ma to gdzieś więcej właśnie tak na połowie czoła, więc to chyba jest to. A więc wydaje mi się, że Terrifier... A, zaraz, rękawiczki. Takie długie mam paznokcie, że to jest rękawiczki, to się... O, nie najgorzej. Ostatni element.
A więc Terrifier gotowy, mam nadzieję, że jest dla was wystarczająco creepy. Ja uwielbiam robić takie charakteryzacje, które są creeperskie i które są przerażające. Jeżeli wolicie coś lżejszego, to jeszcze we wtorek pojawił się film z laleczką Chucky, bo stwierdziłam, że w tym tygodniu zrobię dla was dwie charakteryzacje, przez to, że wyjechałam do Stanów i nie miałam czasu, żeby zrobić dla was więcej charakteryzacji, więc mam nadzieję, że to się wam podobało. I pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdy piątek, a na kanale Vlog widzimy się w każdą środę. Dzięki piękne, do zobaczenia i pa, pa!